Aby zacząć myśleć o przestrzeni publicznej jako o przestrzeni wspólnej, czymś takim, co należy do społeczności, do sąsiedztwa, potrzebny jest ktoś, kto to zacznie. Często jest on nazywany animatorem, aktywistą, czasem włączają się w to artyści, ale bardzo ważne moim zdaniem jest to, żeby nie kategoryzować tego na animatora, aktywistę czy społeczność lokalną, nie rozgraniczać tego do jakichś regułek i definicji, ale żeby myśleć po prostu o tej społeczności jako o swoim najbliższym sąsiedztwie. To jest dobry moment i dobry początek do tego, aby budować dobro wspólne, aby wspólnie działać razem ze swoimi sąsiadami, chociaż czasem można to robić też z innymi, nie tylko z tymi najbliższymi. Jest, myślę, że dobra sytuacja do nawiązania trwałych i takich prawdziwych relacji między osobą podejmującą to działanie, na przykład animatorem, a ludźmi z okolicy. To jest coś, co przynosi namacalne i takie rzeczywiste efekty. Przestrzeń wspólna wynika ze zwykłej relacji międzyludzkiej. Tak też rozpoczęła się moja działalność w Parku Rzeźby na warszawskim Brudnie. Pośród olbrzymich blokowisk pojawiły się rzeźby w 2009 roku. Za sprawą Pawła Althamera, Urzędu Dzielnicy i Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaczęło się dziać tam coś nowego. Pojawiały się co i róż to nowe, dziwne obiekty, nie do końca rozpoznawane jako dzieła sztuki. Ja postanowiłem w pewnym momencie trochę odkryć, oswoić domek herbaciany rzeźbę, którą pierwotnie zaprojektował Rikki Tiravania. Przeprojektowaliśmy razem z Pawłem Althamerem, bardziej ją otworzyliśmy na mieszkańców i zacząłem tam po prostu robić herbatę. Wytworzyła się taka sytuacja, że wspólnie z ludźmi, którzy przychodzili do parku, uznaliśmy, że najlepszą walutą będzie dobrowolność. No i tak najpopularniejszym środkiem płatniczym stał się rysunek. Rysujemy, ale też i rozmawiamy, i spotykamy się, i po prostu nawiązujemy relacje w najprostszy sposób, pod pretekstem po prostu zatrzymania się na fajny, ciepły napój. I tak wspólnie tworzymy domek herbaciany, ale też i z tych spotkań nawiązują się jakieś znajomości i dalsze działania już ludzi, którzy się zapoznali bądź oswoili ze sobą, mogąc się spotkać w przestrzeni parku, pod jabłonką, na leżaku, przy otwartym domku herbacianym, gdzie po prostu można przyjść.